Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten jubileusz, bardzo dostojny jubileusz jednej z najważniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, jednej z najważniejszych polskich instytucji finansowych. Instytucji, która w jakimś sensie była i dzisiaj znowu jest symbolem polskiego sektora bankowego i Bezpieczeństwa w polskim sektorze bankowym i w polskim sektorze finansowym. Tak jak mówił przed momentem pan prezes Michał Krupiński, Henryk Gruber w 1929 roku, można powiedzieć, dzisiaj lobbował za tym, aby powstał ten drugi bank, który w jego intencji miał zagospodarować i zbliżyć do Polski, przede wszystkim pod tym względem finansowym, wtedy 8 milionów rodaków rozsianych po całym świecie. To miał być bank, który przede wszystkim miał być bankiem dla Polonii. Po 123 latach zaborów, a w niektórych częściach Polski po ponad 146 latach zaborów, rodacy byli rozpierzchnięci po całym świecie i w jakimś sensie był to sposób na to, żeby ich zebrać. A robił to nie byle jaki człowiek, bo Ende Gruber nie był tylko i wyłącznie człowiekiem sektora bankowego, nie był tylko i wyłącznie człowiekiem świata finansów, ale był także żołnierzem, tak jak wielu ówczesnych inteligentów, tak jak wielu ówczesnych patriotów wykształconych, mądrych, walczył wcześniej w legionach marszałka Józefa Piłsudskiego, a więc własnymi rękami, z bronią w ręku zdobywał tą wolną i niepodległą Polskę. 100 lat temu był odznaczony Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militaria, więc był żołnierzem nie byle jakim. I taki oto człowiek trafił i tworzył polski sektor bankowy poprzez, poprzez yy, Pocztową Kasę Oszczędności, aż do Polskiej Kasy Opieki S.A. I proszę Państwa, Rzeczywiście kasa powstała w sumie bardzo szybko. Zaraz zaczęła funkcjonować w czterech krajach w wspomnianej Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji, ale wkrótce rozprzestrzeniła się po całym świecie i była rzeczywiście obecna na wszystkich kontynentach, bo też na wszystkich kontynentach byli nasi rodacy. Później po wojnie przeżywała różne chwile jedne bardziej chwalebne, drugie mniej chwalebne, ale ważne jest to, że weszła wolną Polskę po 1989 roku po to, żeby dalej służyć rodakom, służyć jak najlepiej, pomnażać ich oszczędności, pomagać im także oszczędzać pieniądze. To nie kto inny, tylko właśnie PKOSA stworzyło w Polsce pierwszą kartę kredytową. Podobno trzeba było mieć wtedy 20 tysięcy dolarów, żeby tą kartę kredytową dostać. Nie wiem, może jest jeszcze ktoś na sali, kto to potwierdzi, moja. Średnio to pamiętam, nie dysponowałem wtedy taką kwotą, więc nie miałem tych problemów. Ale to była, rzeczywiście, to była rzeczywiście pierwsza w Polsce karta kredytowa. To właśnie PKO SA uruchomił pierwszy w Polsce dom maklerski w 1991 roku. To wielka także można powiedzieć na polskim rynku fuzja bankowa, powstanie grupy kapitałowej, co zaczęło się w 1996 roku, a skończyło w 1990. 99. Ja nie wiem czy można dzisiaj mówić, że szkoda, że wtedy ówczesne władze podjęły decyzję o tym, żeby ponad 50% akcji sprzedać włoskiej grupie kapitałowej UniCredit, bo być może z punktu widzenia doświadczeń, które zdobyli Polscy ludzie sektora bankowego, ludzie polskich finansów może była to decyzja dobra, że można było również i w zagranicznym podmiocie funkcjonującym na całym świecie zdobywać doświadczenie i zobaczyć jak działają inni. Ale ja z mojego osobistego, bardzo drobnego doświadczenia, bo tylko klienckiego doświadczenia z sektorem bankowym i z bankiem, także państwa bankiem, z bankiem PKO, S.A. Mogę powiedzieć tak, kiedy w 2015 roku jeszcze przed wyborami prezydenckimi rozmawiałem z moim przyjacielem, który pracuje. Państwa banku i pokazałem mu, a byłem wtedy, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, posłem do Parlamentu Europejskiego jeszcze cały czas i miałem w związku z tym otwarte konto w banku w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Jak pokazałem mu sprzęt, którym obsługuję moje konto, to wybuchnął serdecznym śmiechem i powiedział: Ty, pokaż ten token. To my czegoś takiego przecież w Polsce nie używamy już od lat. To prawda, proszę Państwa, ja byłem zdziwiony, kiedy w 2014 roku w banku w Brukseli, zachodnim banku, dali mi takie dodatkowe urządzenie. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo nowoczesny jest świat naszych finansów, jak bardzo nowoczesna już jest w tej chwili polska bankowość. Dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj bank, polska kasa opieki SA znowu jest w polskich rękach, dzisiaj to polskie, to polskie podmioty gospodarcze, to polskie władze, skarb państwa decydują o tym, jak będzie ten bank funkcjonował i. Myślę, że śmiało jako prezydent Rzeczypospolitej mogę powiedzieć, że ta wola jest jedna. Chcemy, żeby bank jak najlepiej się rozwijał, chcemy, żeby bank wspierał polskich przedsiębiorców, chcemy, żeby bank wspierał także zagranicznych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy chcą inwestować w Polsce albo tych, którzy chcą współinwestować z polskimi podmiotami. Chcemy, żeby w jak najlepszy sposób opiekował się pieniędzmi nas, naszymi pieniędzmi, polskich obywateli. Chcemy, żeby działał jak najsprawniej. Chcemy, żeby był jak największą firmą, która będzie miała w swojej działalności zasięg światowy, która tym samym będzie nas reprezentowała i tak jak przed dziesiątkami lat, tak jak przed 90 laty będzie ambasadorem Rzeczypospolitej w różnych miejscach na świecie, a polski obywatel będzie mógł pójść do swojego banku w najdalszych zakątkach świata. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, i cieszę się ogromnie z tego, że oddział banku został otwarty w Londynie. Niech ten początek będzie rzeczywiście taką świetną prognozą na przyszłość, że PKO SA będzie miało swoje oddziały w najważniejszych miejscach na świecie. Szanowni Państwo, tego życzę. Ale chciałem także podziękować. Podziękować ze swojej strony, bo. Ponad rok temu, już prawie półtora roku temu, spotkaliśmy się z panią prezes Roxaną Ciurysek-Gedir i z panem prezesem Michałem Krupińskim w Dawos. Przechadzaliśmy się tam, mieliśmy tam spotkanie z klientami banku. Wtedy jeszcze bardzo skromne, w niewielkiej sali, ale wtedy mówiliśmy o tym, że bardzo byłoby dobrze, gdyby polska obecność była tutaj mocno zaakcentowana. Oglądaliśmy wtedy pawilony, które. Zainstalowały tam firmy z różnych państw na świecie. Ci, którzy uważali, że naprawdę się liczą w światowym i europejskim biznesie, byli tam obecni. Rozmawialiśmy o tym i ja powiedziałem: No, bardzo bym się cieszył, gdybyście Państwo ten pomysł zdołali zrealizować. Byłoby to bardzo ważne dla Rzeczypospolitej, żebyśmy tutaj zaistnieli. I stało się. Chciałem z całego serca za to podziękować, że mogłem wraz z Państwem być obecny w tym domu polskim w Dawos, na Głównej ulicy, który właśnie został stworzony przez bank Polska Kasa Opieki SA i przez PZU i który nas tam reprezentował, i który był takim miejscem, do którego mógł przyjść każdy Polak, który był tam obecny, gdzie mógł usiąść, gdzie mógł odbyć spotkanie, gdzie mógł porozmawiać, gdzie mógł zatrudniać swoje interesy. Gdzie mógł przyjść także gość z zagranicy i gdzie polski przedsiębiorca mógł przyprowadzić swojego gościa zagranicznego, kontrahenta, żeby z jednej strony mieć gdzie z nim porozmawiać i spokojnie usiąść w polskim miejscu, tam na szwajcarskiej ziemi, ale z drugiej strony także, żeby móc się pochwalić tym, że Polska ma to swoje miejsce w Davos. Wszyscy Państwo wiecie, co to jest za konferencja. Wiecie Państwo, że przyjeżdżają tam najważniejsi ludzie biznesu. Na świecie, wiecie Państwo, że można tam spotkać koronowane głowy i prezydentów w tym prezydentów największych mocarstw. Dawno my, Rzeczpospolita Polska, powinniśmy byli tam być obecni. Dziękuję, że dzięki PKO S.A. i dzięki PZU to było możliwe. To piękny prezent, który. PKOSA zrobiło sobie i zrobiło Rzeczypospolitej Polskiej na swoje 90-lecie. Na 90-lecie reprezentowania Polski, reprezentowania Polaków, dbania o ich interesy i bycia ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się. Że PKO SA znowu do tej wspaniałej, wielkiej roli wraca. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu za to dziękuję, bo ja wiem o tym, że to nie tylko zarząd, że to nie tylko władze banku. Ja wiem o tym, że to jest trud bardzo wielu pracowników banku na co dzień i że wszyscy gremialnie pracują na ten sukces. PKO jest, SA jest taką firmą, że. Wielu z Państwa pracowało tutaj na samym początku swojej zawodowej bankowej kariery, potem przeszło przez inne banki, potem znowu tutaj wróciło, i to jest takie miejsce, które jest na polskiej mapie sektora bankowego szczególne. Chciałem życzyć bankowi, chciałem życzyć wszystkim Państwu, jeszcze raz dziękując za pracę dla banku i za pracę dla Rzeczypospolitej, abyście Państwo. Mieli wszelkie powodzenie, mieli wszelkie powodzenie jako bank PKOSA, mieli wszelkie powodzenie jako jego pracownicy i mieli wszelkie powodzenie także jako ludzie, którzy mają swoje rodziny, którzy mają swoje życie i którzy pracują po to, żeby radzić sobie w tym życiu jak najlepiej, żeby ono im się jak najlepiej układało. Temu tego wszystkim Państwu z całego serca na to 90-lecie PKO S.A. życzę i życzę, żebyście Państwo w równie dobrych nastrojach mogli się spotkać także i na stuleciu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.